czas na wielki finał i zagramy pierwsze spotkanie w wielkim finale najpierw brązowym składzikiem. Ło matko, już mi wyszukało przeciwnika, nie no. Fajnie. Szybkie wyszukanie przeciwnika, to jest cud jakiś. Dobra, belgijski skład z jakimiś murzynami. Jakieś jeszcze goście. Jaka to jest liga w ogóle? Chyba drugo belgijsko. Drugo belgijsko. Jak chyba nawet takiej ligi w FIFA nie ma. O, ależ tam Wójcicki ładnie, sprinterskim biegiem. Ale tam ten mały napastnik zapomniał się go zmienić na jakiegoś większego roślaka, mięśniaka. Wódecki do środka, pięknie go tutaj znalazł. Rybicki będzie bieg, dawaj Rybicki, może na siła nie wygrasz, ale aj, troszkę daleko dom, roślak jakiś by się przydał tam. Lecisz, lecisz, lecisz. Dawaj do niego, pięknie się zastawił ciałem, znowu wciepa. No i teraz jest. Pięknie, Rybicki, ja chciałem cię wymienić. Aj, twój spryt, inteligencja i to ustawienie się do piłki wrzucającej z lewej, z flanki. Pięknie. Ależ to zrobił, jeszcze szczupaczkiem. Ja, fajnie, taki piłka 64 umie szczupaki robić, nie no. Szacun. Dawaj, dawaj, ty się sprinter. Wódecki. Kurde, on ci tam szmat, za te szmaty ciągnie. Koszulka dąci po meczu, spokojnie, wyprano nawet nowo z szatni. Jeszcze tam w przerwie powiem, panie Dengo, jak już przyszykuj koszulkę na koniec meczu, bo jakiś synek chce wziąć, ten chciał mi podczas meczu koszulka wziąć, ale... Ale kurde, za dużo godą i stracę jeszcze brama. Czekaj, jeszcze raz na Rybickiego, ależ to zrobił Wódecki. Czekaj, Rybicki. Radowski! Rybicki, za żadne skarby cię teraz nie wymienię. Cofam wszystkie moje słowa z początku tego spotkania. Teraz on zrobi pięknie, tak jest. Wódecki, Wódecki, technicznie. Oj, troszkę za mało umiejętności, za mało podkręcania. To już kontrolujemy cały ten mecz, to już nie ma tutaj nam co do udowodnienia. To już jest nasz puchar, nasze zwycięstwo. Teraz idzie trójeczka, patrz, patrz. Aj, tam źle wchodził. Patrz, jak tam wychodzi Sobolewski. Czekaj, czekaj. Będzie miał problemy? Aj. To zrobił bambuko. Ale mu oddał piłkę. Proszę spojrzeć, tam chodzi. Pięknie, trójeczka. Nie, znaczy się trójeczka. No, 3-0. Ale to dopiero druga bramka Rybickiego. Jeszcze mamy sporo czasu, żeby ten pan zdobył hat-tricka dzisiaj. Jeszcze. Aj, nie dałem rady. Aj, 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 aj. Yeah, samobój! Co on zrobił najlepszego? Chciał podać za Tormana i to wdupił. Od razu mi się przypomniał mecz, jak chyba Mielca tak samo jego obrońca chciał mu podać, a to wdupił do bramki. Podobna sytuacja, nie wierzę w to. I oby na jego miejscu już wylos z tego spotkania i nie grał dali. Nie będzie na zero z tyłu, czy będzie? Jest, super, nie traf, nie traf, pięknie Mielcarz! Jeszcze bronimy, bronimy wyniku! Jest, obroniony wynik. A to jego tam fajnie telepotało. Co jest? Co jest? On fapował trowa i za to karny jest. No cię popierdoliło. Ja pierdolę, jako ta FIFA jest głupio. A chuj ci w cyce. No wyprzedzisz do końca. Tak jest. Tak jest, Rybicki! Gool! Mamy hat-trick tego pana na zakończenie meczu. Deal with it. On jest zgupił, on mi zakończył mecz, jak ja już miał wciepywać. No przecież ten sędzia jest niepoważny. Ale zwycięstwo 2-1. Brązowy puchar jest mój. Sobie zagramy tarcza mistrzów z złotym składem złożonym z piłkarzy z ligi francuskiej. Mam się czego bać? Mam się czego bać? Uj, uj, Brazil, też zapraszam na ten finał. Coś wydaje mi się, że taktyka to będą wciepy, 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 wciepy. Ładnie, ładnie, ładnie. Kontra, 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 kontra. Lecimy, lecimy, lecimy w 15, w 50 i... Jezu, mały Valbuena, problem z przyjęciem. Idzie, 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 idzie. Na wciepa. Na wciepa. No. Aj, rożny. O, o, o. Przed. No, pierdutni. Nie wierzę. Valbuena.
No, odciął pinka troszkę, byś tak bardziej podkręcił tabala z tej prawej nóżki i by to wpadło. Dawaj, Gomis, nie opierdzielaj się tam. Kurde, nie ma komu wciepnąć. Ależ go zrobił. Ależ wchodzi w te pole karne, Ajew. Zamieszał się z własnym, ze swoimi nogami. I otóż się zamieszał z tym, co miałem powiedzieć. A wygrał nagłówka, a wygrał i lecisz, lecisz. Jezu, drugi raz źle przyjął, no chłopie, zaro cię zmienia ty. Tu w supek, tu dwa razy złe przyjęcie. No dawaj, lecisz, no Jezu, plecami leci, kurde, chłopie. Coś ty Jacksona udawał. Ale mnie denerwuje, już mnie denerwuje. Pa. A Siriżu? Ała. Aż bym zapierdzielił palcem w biurko. Pa, pup! Już byś się w ogóle nie mógł czepać, jak masz taki refleks szachisty normalnie. A, te wyczucie, a, ta główka kosty. Tylko to umie. No lecisz, lecisz! No to powinna być bramka. Powinna. Jest. Salomon Kalu, polecam. No i nie zmieni się na tego, nie? Ja cię dobrze... Och, jaki... Czołg normalnie. Jeszcze taką mała uwaga. Już chyba z 30 minut, żebym próbował zagrać finał w srebrnym pucharze. Jakoś nikt chyba do tego finału nigdy w życiu nie dorósł, nie? Nie ma zero przeciwników. Nie wiem, czy w ogóle zagram, czy uda mi się rozegrać ten finał z srebrnym składem. O, Valbuena. Hatte! Symulował! Symulował, pa, taki mały obchła. Ja, taki kurdupel. Pa, jaki krasnolud, pa. I karny. Nie mogę tego spaścić. Ja pierdzielę. Gomis. Skąd on to wiedział, że akurat tam by da w dupią, nie? Ja mógł lekko środek wdupiać. Skąd on to wiedział? Nice, podoba mi się. Lecisz, to jest chwila prawdy. Jezu, jak go telepotało tam podczas tego biegu. Kto cię tam ciągnął za koszulka? Nikt. Dawaj, lecisz. Ajew, najgorszy piłkarz tego zespołu w tym meczu. I? Czy będzie miał asystę? O Boże. Jest! Pomimo niewykorzystanego karnego, jest! 2-1 w finale. 89 minuta, Gomis odpalił swoją gewkę w ostatnich minutach tego meczu. Cudownie. Pa, Ronaldinho mi idzie wdupić. Ronaldinho będzie asystował? Tak, nie, wydup, koniec. Jest! Zwycięstwo! Udało się. Złoty puchar należy do mnie, tak jest. Kolejny, drugi puchar do kolekcji. No nie wiem, nie ma żadnego przeciwnika grającego aktualnie w finale srebrnego pucharu. No chyba sobie będę musiał odpuścić ten mecz. Bo chyba bym musiał z godzinę, albo nawet dwie, albo nawet trzy, albo cały dzień siedzieć, żeby kogokolwiek znaleźć w tym finale. No niestety nikt nie gra. Trudno. Sobie kiedy indziej zagram ten mecz. Może ktoś z was dojdzie do tego finału i do mnie napisze, chodź zagraj ten mecz. To też możemy taką opcję rozważyć, ale to następnym razem. To sobie otworzymy te paczki, które zdobyliśmy za brązowy i złoty puchar. Tutaj nic szczególnego się nie spodziewam, że tutaj coś będzie. A, jakiś Forbes. Ramalho. Wow, Nowak. Bardzo dużo kontraktów. Wow, 100 monet. Ja pierdziele. Ciekawe, co ciekawego ty... ale super zdanie, że mu ułożył. Nie wiem, ile tu? Dwie? Nie, trzy? Czy jedna świecąco? I... Herman! Ja pierdzielę! Już go mam w składzie. Paczka taka sobie, no jedno świecąco. Czyli nic ciekawego, ale jakby tu się ktoś trafił, na przykład Błaszczykowska albo Rojsik, o matku. To byłoby coś. No ja wam dziękuję za obejrzenie tych finałów, oprócz jednego srebrnego. Tak jak mówiłem, może ktoś z was dojdzie do tego finału i z kimś z was zagram ten finał. Jak co, to za niedługo powstanie strona na fejsie, to będziecie mogli tam pisać, żeby zagrać ze mną w finale w srebrnym pucharze. Więc ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!
I w dzisiejszym odcinku Bitwy o Flaszkę wygrywa jednogłośnie